Witaj, to będzie bardzo dobry dzień. W trzech minutach uskrzydlania wita Cię Alina Kaźmierczak. Dziś o tym, jak czujemy się w relacji z innymi osobami. Czy nie jest tak, że z pewnymi osobami czujesz się dobrze, czujesz się komfortowo, czujesz, że mają taką energię, że jest Ci przyjemnie z nimi być? A czasami, jak przebywasz z jakąś osobą, no to czujesz się tak nieprzyjemnie, czujesz, że coś jest nie tak, nie potrafisz z tą osobą rozmawiać, czujesz po prostu dyskomfort. Czasami zdarza się też tak, że jak wchodzisz do danego pomieszczenia, to już odczuwasz energię, albo czujesz flow, czujesz niesamowite wibracje, albo czujesz taką gęstą, napiętą atmosferę, w której wcale nie chciałabyś, nie chciałbyś być. Pomyśl sobie zatem dzisiaj, być może nawet zrób sobie taką listę osób, z którymi czujesz się dobrze, swoich znajomych, przyjaciół, rodziny. I z drugiej strony zrób sobie taką listę osób, z którymi czujesz dyskomfort, z którymi czujesz, że coś jest nie tak, nie ma energii. I zastanów się, z czego to wynika. Czy być może jest tak, że Twoja energia, Twój światopogląd, Twoje nastawienie do świata jest całkowicie odmienne od tej osoby. Pomyśl sobie o tych wszystkich osobach, z którymi czujesz się i komfortowo, i mniej komfortowo. I zastanów się, co Cię łączy z tą pierwszą grupą, co jest takiego fajnego, co macie wspólnego, jakie macie wspólne tematy, co Was łączy i dlaczego czujecie się z sobą bardzo dobrze. A z drugiej strony przeanalizuj sobie tę grupę, z którą jest coś nie tak. Czy to jest właśnie, czy to jest intuicja, czy to czujesz intuicyjnie? Czy jeżeli nawet do tej pory czułaś intuicyjnie, to spróbuj określić teraz, nazwać, co z tymi osobami jest nie tak. Albo co ze mną, nie tyle co z nimi jest nie tak, albo być może dlaczego ja odróżniam się od tych osób, że z tymi osobami wcale nie chciałabym przebywać. Takie zadanie na dziś, trochę energetyczne. Zastanów się nad energią, energią, którą Ty masz, czy to jest wysoka energia, co Ci dodaje energii, co powoduje, że Twoje wibracje są wyższe, a co Ci odbiera energię, co powoduje, że lecisz w dół, że czujesz się źle, czujesz dyskomfort, czujesz pesymizm, czujesz smutek i ciągnie Cię w dół. Życzę samych pozytywnych wibracji, miłego dnia.